Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2. Moi drodzy, ruszamy od razu kontynuować ten quest. Tajemnice Lockmuin. Zrobiliśmy tutaj, kurczę, ciekawe wyposażenie w poprzednim odcinku, fajnie. Bądź gotów, to on zabił Van Hemara. I wielu innych czarodziejów. Proszę bardzo. Wiem, kto to jest, Cynthia. Cynthia. Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filipa i nawet nie zmienić imienia. Filipa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Proponuję układ. Czego tu szukacie? W pracowni Darheny wciąż mogą być księgi i dokumenty potrzebne Cesarskiej Akademii Nauk. To nawet nie było zabawne. Kłamiesz. Nie wiadomo, co znajdziemy w pracowni. Darhena był utalentowany, ale był też dziwakiem. A co macie nadzieję znaleźć? To tajne. Nie mogę powiedzieć, ale niezależnie od tego potrzebujemy. Tajemnice, 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 nie? Pracownia znajduje się pod obozem Redani, do którego nie mamy wstępu. Chcieliśmy przejść kanałami, ale nie damy rady bez wojowników. Jeśli zawrzemy jakiś układ, to na pewno nie na twoich warunkach. Wysłuchaj mnie! Nie drzij japy, ej! Wiedźminie, pomóż mi wykonać misję, otworzyć pracownię Darheny. A w zamian? Czytałam raporty wywiadu. Znam twoją przeszłość. Jest tam coś bardzo ciekawego, o czym nie pamiętasz. Mogę cię zmusić. Nie, nie możesz. Będziesz mnie torturował? Oboje wiemy, że nie. Dobra. Niech będzie. Pomogę wam otworzyć pracownię. To jest ciekawe zadanie. Ci wszystko, co mogę. Umowa stoi? Stoi. I jeszcze jedno. Zawarliśmy układ. Miecz mogę wyjąć znacznie szybciej. Nie próbujcie mnie oszukać. Mogą tu być utopce? Albo pokrewny gatunek? A może inne monstra, które... Taki już jest ten świat. W kanałach są potwory. Dobra, weszliśmy tędy. My tu mamy wszędzie. Schemat esencja wody, no średnio. Co my tutaj zaraz, zaraz, powolusiu, kurwa, zbieramy wszystko. Mapa Doliny Pontaru, okej. Okay. Dobra, spoko. Coś jeszcze? Gdzieś coś, ktoś? No ej, podchodziłem do tego. A co, tylko oreniki. Tylko jaż, nie? Tu coś jeszcze? Nie, tu już byliśmy. Nie możemy wejść, dobra. Oni poszli w tą, my oczywiście idziemy w tą. Standard. Wszystko trzeba przeszperać, przepatrzeć. No i co, mnie puszcza ci pierwszego, tak? No to jest kurwa ciekawe, tu już zaraz. No właśnie. O kurwa! Ej, co się teraz odjebało, możesz mi powiedzieć? Możesz mi powiedzieć, co się teraz tutaj wydarzyło? Wszedłem przez kratę i dostałem kurwa jakiegoś hita dziwnego i po nas, nie? No to jest nieprawdopodobne. Geralt, kurwa, wstydź się. Mogą tu być utopce? Albo... Teraz muszę to zbierać wszystko? Taki już jest ten świat. Chyba dużo tu nie ma, więc... Orenów, zbieramy to szybko i spadamy. Nawet nie będę tam brał tego kurwa zwoju już bez przesady. Jakaś ruda, jakieś coś. Nie potrzeba. Dobra, wrzućmy sobie może... Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Tutaj kończą nam się już eliksiry. Więc... Myślę, że... Lepiej sobie wypijmy to już teraz. Ach, kurwa, ich nie mogę wybić. Masakra. Kurwa, niedobrze. Ale wejdę sobie w alchemię, bo widzę, że jaskółki to jest mało. Zróbmy sobie. Puszczyka nie pamiętam. Ale też go zrobię. Dobra, te trzy.
No, gdzie jest ten olej, kurwa, na te... Na trupojady. Tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł przy tych zgnilcach właśnie, bo one wybuchają przecież, nie? Dobra, jak się udało. No szkawszy, o nie? A co, nie mogę tu nic pozbierać z nich? Geralt jest przeciążony, proszę bardzo. Kurwa mać. Geralt, opanuj się. No, trzeba powyrzucać te kurwa nilfgaardzkie hajdawery, czy to... Jak to się to tam kurde nazywa? No tak, zamiast to powkładać kurwa do skrzyni, to noszę to kurwa. Ach. Stalowy miecz bratobójcy, dobra, super fajnie. Tylko... Kurwa, szkoda tych mieczy aż wyrzucać wszystkich, nie? Jej, niedobrze, niedobrze. Dobra, mamy trochę tam zapasu, jak coś to później pokombinujemy. Nie będę mi trężył. O kurwa! Co tu się odjebało? Kurwa mać! Wow! Tu jest królowa Endgard, zobaczcie! To jest właśnie ciekawe. Ja sobie to zachowałem oczywiście z... jakby z flotsam. Kurwa po nas, nie! Ajajajajaj, ciężka sprawa. Zachowałem sobie... feromony królowej Endriag z Flotsam, żeby właśnie wykonać sobie tutaj tą zbroję, ale jeśli byśmy ich nie mieli, to jednak gra nam daje jednak tą szansę, nie? Żeby jeszcze pokonać dziś królową Endriag i zebrać z niej te feromony. Bardzo ciekawe zresztą. Aha, czyli to jest kurwa znowu przed tymi zgnicami, no dobra. Niech będzie. No come on, Geralt, wchodź. Naładowany pasek sobie w takim razie zostawimy na te Endriagi. Dobra. No nic nie dropło, nic nie dropło. Tutaj zapis. Dobra. Już po niej. Ach, kurwa, pięknie. Wywiązuje się ze swojej części umowy. Zobaczcie. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. No, troszkę tutaj z nich dropu. Jeszcze. Dobra, co my tu mamy? A zaraz będę musiał trochę tych hajdawerów powrzucać, no tak zapomniałem o tym. Jest jakiś dodatkowy. Wow! Kurwa, na zawód pierdolne za chwilę. Znowu Bruxa! Kurwa i draugi, co tu się odpierdala? Wow, moi drodzy! No! Ja pierdolę, tego się tu nie spodziewałem kompletnie. Jeju.
O, nieźle, kurwa. Dobra, jesteśmy przeciążeni. Kasę to najpierw pozbieram. Wszystko, później wyrzucimy zbędny ekwipunek. I wtedy... jeszcze sobie przemedytujemy, znaczy przemedytujemy, wypijemy sobie eliksiry. Tak, zróbmy to teraz. Wypierdolmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Te miecze też tak, kurwa, trzymam, nie wiem po co. No, jest trochę warty, nie, ale... Czy to nam robi jakąś... Ile on waży? 9. Dobra, wypierdolę go. Dupie z tym. Ten. Dawno go używał nie będę. Jest tam sporo nawet warty, ale... Co mi z tego? Co mi z tego, moi drodzy? Jeszcze coś? Zbroja, pancerz, buty, pancerz, rękawice. Co my tu jeszcze mamy z jakimś, kurwa, udźwigiem? Przepraszam, z udźwigiem, z... Na rupiecie nie mają, kurwa, obciążenia. Dobrze i niedobrze, nie? No bo zawsze można by było... coś, kurwa, tutaj z nich wyrzucić. No dobra, jak to teraz wygląda? 287, dobra, niech tak zostanie. Robimy sobie teraz picie eliksirów. Jest kółeczka. Może wilk i puszczyk. A w sumie używamy cały czas tych samych, no bo te inne jakoś tak, no, nie są nam wybitnie potrzebne, nie? Dobra, Geralt, ja wiem, kurwa, różkarkiem, tak, jest elegancio. Dobra, zapis. Kurwa, ale tego to się nie spodziewałem tutaj teraz. Zaskoczyli mnie, kurde. Tutaj coś, ktoś? Jest skrzynia? Dupa. Nie. Tu więcej? Też nic. Dobra. Coś tutaj jest. A nie, to co wyrzuciliśmy, kurwa, dobra. To zbierał na nowo, bym się załamał teraz, nie? No, a gdzie oni poszli? Poszli tu. Sprawdźmy, co to za miecz. No, no, no! Kurwa, fajny mieczyk. Fajny mieczyk. Jest tutaj troszkę tego. Nie jestem szczurem, żeby po kanałach latać. Czego szukamy? Jakichś grobów ponoć. Ty, może coś da się uszczknąć dla nas? Zadrzyj gębę, sierżant, usłyszy i wpadniemy w gówno. Pomysł dobry. Mamy towarzystwo. Redańskie skurwysyny. Krótki miecz stalowy. Nie potrzebuję. Dobra. Gdzieś tu musi być wejście. O ile nasi eksperci są wiarygodni. Ebderhena zajmował się iluzjami, między innymi. Eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać. Poezji wprawdzie nie rozumiały, ale... Skończcie z tymi zachwytami. Tak, to iluzja. Znalazłam punkt zaczepienia zaklęcia. Odsuńcie się! Iluzja. Leita, laun. No i dobra. Będzie jakieś miejsce mocy tu gdzieś też może? Nie. Nieźle. Stać przed ogniem, albo przed jak ryba. Chociaż nie mam igły, mówią, że przeżywam. Czym jestem? Ostrożnie z odpowiedzią. To może być pułapka. Typowe dla Ebderheny. Był geniuszem, ale miał skłonność do złośliwych żartów. Zupełnie jak dziecko. Zatem grupa dorosłych znawców tematu powinna dać sobie radę. Owszem, to trywialne. Odpowiedź brzmi ból. Odpowiedź nieprawidłowa. Aha. Niemożliwe! Tyle lat wspólnych badań!
Po cóż nam to było? To zajebiście. Będę krótki lub długi. Przyjdę nocą lub w dzień. Piękny lub paskudny. Lecz tylko twój. Sen. Albo? Sen. Odpowiedź prawidłowa. Dobrze idzie. Nie wszyscy mogą tak powiedzieć. No, ten skończył marnie. Ktoś tu był przed nami, całkiem niedawno. O, pewnie ci Radańczycy. Proszę, proszę, konkurencja! Zabić ich! O, czy tu? Skomplikowała. Jeden Ordling. Co tu mamy za księgę? Hej. Legendarne skarby. Tu. Jakieś gnomy z Mahakamu. Okej, tu jest opis całego tego Mahakamu i gnomów. Dobra, co jeszcze? Znowu będzie jakaś kurwa tajemnica. Dobra, fajnie, tylko tak. Wow. No to będzie ciekawe zadanie. Dobra, ja tylko chcę jeszcze... Gdzie jest, gdzie są kurwa te drzwi? Tu. Czy możemy wyjść teraz z powrotem? Drzwi zamknięte, no cholera jasna. Weszliśmy tymi, dobra. Już się wystraszyłem. Bo ja chcę sprawdzić, czy ja czegoś tutaj jeszcze nie mam do... obczajenia. Tędy weszliśmy? Tak, tędy weszliśmy, okej. Okay. W takim razie. Sprawdźmy sobie ten korytarz. Dobra, to jakieś nilfgaardzkie chuj wie co znowu, za przeproszeniem. A, tu parę orenów, czyli nic więcej nie ma, dobra. Spoko. O, jakieś worki, wiadomo, ruda. Ale już tego nie potrzebujemy na tym etapie gry. Tam większej ilości, więc nie ma co sobie tym dupy zawracać. Dobra, zapisujemy sobie gierkę. Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splotach. I za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec. Jej bogactw nie zniczy. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o 3 przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał... Dobra, przyjrzyjmy się freskom. Tu jeszcze oczywiście mamy jakąś księgę rozmaitości. Tu jest jakiś smog. Ja pierdolę. To kurwa nieźle. Dobra.
Spodziewałem się większych wyzwań. Na razie mamy zagadki dla... Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splotach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw nie zliczę. Ja pierdolę. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. O, to nieźle. Chyba spróbujmy ten gwiazdozbiór. Nie pamiętam tego naprawdę. To powinien być gwiazdozbiór smoka. Zajmę się tym. Drugi wers. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna jest więc białą różą. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausika, o której słyszeli wszyscy nilfgaardczycy. Nausika może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. Ja pierdolę, dobra, nie wiem. Biała róża, księżyc w pełni weźmy. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. Trzeci wers. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi, co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisko. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców. To też może być prawda. Niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane... No i teraz chuj wie. Góra na tle nieba. Ja stanę przy tym. Spróbujmy, no ale wątpię, że to tak nam łatwo poszło, nie? Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie. Twoja wola. No sam nie dam rady dokończyć badań. Co się dzieje? Wyczuwam intruza. Nie! No kurwa. Kurwa, to się udało? Ekspedycja się wykrusza. Byli nawet zabawni. Tak szczerze mówiąc, to teraz nie wiem, czy to się udało, czy to się kurwa nie udało, nie? No i tu teraz będzie ten golem, nie? To jest najciekawsze. Golem! Legenda Darheny potwierdza się. To tylko bezwolna maszyna stworzona, by wykonywać rozkazy i zabijać... No nie tak do końca, kolego. Wymaluj, nasz wiedźmin. Rzeczywiście, powinienem się z nim dogadać. Ty? Co ty wiesz o golemach? Może i golemy nie napadają na karawany jak niektóre potwory, ale dobre bestiariusze poświęcają im wiele miejsca. Geralt, nie kwestionuję twojej wiedzy. Jednak to ja powinnam... Kwestionujesz. Jestem profesjonalistą. Wydobędę od tego tutaj słowo wyłączenia. Albo ogłupię go i przełamie formuły. A więc mamy w drużynie i włamywacza. Próbuj. Proszę bardzo. Nie mam złych zamiarów. Ani ja. Wiedz jednak, że to może się zmienić. Darhena musiał czuć się samotny, skoro uczynił cię elokwentnym. Mistrz uczynił mnie strażnikiem. Niczym mniej, niczym więcej. Ty zaś, póki stoisz, gdzie stoisz, jesteś gościem. No i teraz tak. Do niczego. Możemy od razu to zakończyć i po prostu wsiąść z nim walkę, pokonać go, ale jeśli chcemy spróbować, to możemy po prostu spróbować jakby zajebać go gadką, nie? Także nie pamiętam w ogóle tych wszystkich kwestii, bo ich tu jest bardzo dużo, ale wiem, że trzeba wybierać jakieś bezkolizyjne wszystkie takie
jesteś prawdziwym arcydziełem, czym dokładnie jesteś, kto cię stworzył. Dobra, masz jakieś imię. Stwórca nadał ci jakieś imię? Nazywam się Posłuszeństwo i Niewzruszone Trwanie. Jestem strażnikiem i najpokorniejszym ze sług dobra. Jest słowo, które dało mu życie i które pozwala go zatrzymać. Musisz mieć imię. Nie mam nic na własność. Wszystko należy do mojego mistrza. Jakże mógłbym zdradzić ci imię, skoro istnieje, by chronić własność stwórcy? Dobra. Pamiętasz swojego stwórcę? Oczywiście. Zostałem powołany przez mistrza Derhena, okej. Z jego woli, z jego mocy, z zatopionej w kamieniach przeźwiach konieczności. Ale wciąż żywe jest jego słowo, dzięki któremu istnieje. Nadal. Dobra, on będzie teraz się bronił, oczywiście. Padną, rzeki zmienią bieg. Żeby nam nic nie zdradzić. Będę posłuszny jedynemu mistrzowi na mojej. Wiecznej warcie, okej. Według mnie jesteś żywą istotą, to nie ma sensu chyba raczej. Czy mogę zapytać cię o słowo imię? Rozmawiamy o Derhenie. Weźmy to. Derhena musiał być niezwykłym człowiekiem. Możesz mi o nim opowiedzieć? Strzegę wszystkiego, co należało do mistrza, a więc i prywatności, którą bardzo cenił. Nie mogę powiedzieć nic. Czy mogę zapytać cię o słowo i imię, które powołało cię do życia i które może cię dezaktywować? Jeśli to zrobisz, potraktuję cię jak intruza. Okej. Mam inne pytania. A więc zdajesz sobie sprawę, że jesteś automatem. Czy tak naprawdę wiemy, kim jesteśmy? Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, dobra? Czyż ludzkie życie przewidywalne, bo zamknięte w cyklu narodzin i śmierci, jest lepsze od mojego? Gdy człowiek się rodzi, jest posłuszny rodzicom. Później słucha nauczycieli, majstrów, kaprali. I kurwa, jaki sens jest w tym głęboki, moi drodzy, ma rację. Nieuniknionej śmierci. Pomyśleć, że Adalbert kwestionował mistrzostwo Derheny. I teraz tak. Był tu ktoś przed nami, jesteś w stanie podejmować decyzję. Kogo możesz przepuścić? Dobra, weźmy to, był tu ktoś przed nami. Ktoś wcześniej próbował tu wejść. Intruzów nie pamiętam. Przypominam sobie natomiast gości, którzy odeszli po ostrzeżeniu. Kiedy to było? O czym rozmawialiście? To nieistotne. Są tacy, których możesz przepuścić dalej? Derhenę, lecz on nie żyje. Przepuszczam tych, którzy są gośćmi. Gośćmia zatrzymuje intruzów, dobra. Powiedz coś więcej. Kim jest gość, a kim intruz? Czyż nie jest to oczywiste? Gość trzyma dystans lub zna słowo imię. Intruz to każdy, kto wchodzi z daleka, atakuje lub próbuje ingerować w me jestestwo, dobra. Jesteś o wiele bardziej świadomy niż zwykły golem. Potrafisz podejmować samodzielne decyzje? Mistrz stworzył mnie takim, gdyż znajdował przyjemność w długich dyskusjach. Aha. Potrafię podejmować decyzje. Czyli to ty decydujesz, kto jest gościem, a kto intruzem. No, zaczyna się robić ciekawie. Goście niewinnie rozmawiają, nie próbują wywierać. Inni są intruzami. Kurwa mać. Mówmy o czymś innym. Stworzyły cię potężne czary. Derhen. Jest nim nadal, skoro jego mistrzostwo przetrwało. Jesteś świadomy, nie czujesz się samotny? Czy mogę zapytać o twój program? Nie. Jako istota świadoma musisz czuć samotność w tym miejscu. Mylisz się. Ból się. Dobra, pomylimy to. Uczyć. Mówią, że skłonność do filozofii bierze się z ciekawości świata. W moim przypadku pochodzi z woli mistrza. Z woli mistrza, który lubił ze mną rozmawiać. Czujesz jednak potrzebę dyskusji? Po prostu ją mam. Mhm. Możemy porozmawiać o formule, która określa twoje zachowania? Oczywiście, że nie. Kurwa mać. Wiem już wystarczająco wiele? Chyba mam pomysł, jak go ominąć bez walki. Okej. Wiedźmin włamywacz,
filozofujący golem. Ta wyprawa przynosi same fascynujące odkrycia. I wielkie rozczarowania. Zamknij się wreszcie, Adalbercie, prosiłam już. A ty, Wiedźminie, załatw go. Dzięki dodatkom Lerheny uczynimy cię wolną istotą? Wiemy już, że istniejesz dzięki woli mistrza. Dzięki słowu, imieniu, które ci nadał. To prawda. Gość, proszę, byś zdradził swoje imię. Jestem tu gościem i chcę porozmawiać. Stworzono cię, żebyś odróżniał intruzów od gości. Masz powstrzymać pierwszych i powitać drugich. Intruzi muszą zostać powstrzymani. Powołuję się na święte prawo gościnności. Rozmawiamy o kłamstwach i złudzeniach. Ale to jest, kurwa, zagmatwane. Intruzi mogą cię zwodzić? Do obrony przed uzbrojonymi w miecze mam kamienne pięści. Przed uzbrojonymi w słowa chroni mnie żelazna logika. Jednak wśród intruzów mogą być czarodzieje, zmieniający rzeczywistość lub pamięć. Iluzjoniści i zwykli kłamcy. Cóż jest pewne? Pewne jest, że istnieje ja. I wola mojego mistrza, dobra? Jestem Delheno w przebraniu, wystawiłem cię na próbę, to jest głupie. Istniejesz ty i wola mistrza, reszta jest wątpliwa. Jeśli nas nie przepuści, zginiesz? Nie, wybierzmy skoro to. Skoro na pewno istniejesz tylko ty i dziedzictwo mistrza... Resztę można poddać w wątpliwość. Złośliwy intruz może mamić twoje zmysły. Jestem strażnikiem. Mistrz mnie na to przygotował. Nie mógł przewidzieć wszystkiego, więc dał ci rozum, żebyś sobie radził. Jesteś bardziej świadomy i inteligentny niż potrzeba strażnikowi. Twój mistrz mówi przyjąć gości, powstrzymać intruzów. To jest pewne. Lecz wszystko inne może być kłamstwem. A ty nie możesz sobie pozwolić na zaatakowanie gości. To byłoby wbrew woli mistrza. Gości należy przyjąć. Dużo powstrzymać, tak chce Derhena. Nieistotne, co odpowiem. Zmysły mamią. Liczy się tylko rozum. Nie możesz wziąć mnie za gościa, bo mogę być intruzem. Ani za intruza, bo mogę być gościem. To sprzeczność. Paradoks. Zasada wyłączonego. Środka. Zobaczcie, i udało się. Kurwa, fajne. Długie, zagmatwane, może nużące. Ale po prostu wyłączyliśmy go. Kurwa, gość się wziął i zepsuł. Ta misja to wielki sukces. Rofeum z golema. Sprawdźmy, co to nam daje. Ej, kurwa, ciekawe. Żywotność 15, zbroja 10, całkiem spoko. Dobra, przeszukajmy sobie tu oczywiście wszystko. Tu jakiś kuferek, co my tu mamy. Oreny i to, kurwa, sporo, 500. Notatki Derheny. Notatka Derheny dotycząca jego badań nad historią miasta. Wow, runy. Jakieś zarcewiałe miecze. Weźmy tylko oreny. Derhena pisze. Czujecie to? Medalion cały czas drży. To kolejna iluzja maskująca. Spróbuję ją rozproszyć. Dobra, ty sobie tam próbuj. Pozbierajmy to wszystko. Opisuje znalezienie ważnego dokumentu dotyczącego prawa. Co to kurwa jest? Co to za urządzenie? Zrobiłeś, co do ciebie należało. Dostaniesz zapłatę i... Taką jak naukowcy? Zginęli, kiedy przestali być potrzebni. Nigdy nie byli potrzebni, ale Cynthia się uparła. Na szczęście byli na tyle uprzejmi, że bez mojej pomocy ostatecznie rozwiązali swoją kwestię. Ja nie będę taki uprzejmy. Dokładnie. Adalbert? Wiesz, czego masz szukać? Tak jest. No wypierdalaj szukać. To na prototyp megaskopu. Nie miałam pojęcia, że się zachował. Do czego można to wykorzystać? Artefakt wykrywa więź emocjonalną z daną osobą. Wystarczy się na niej skoncentrować i można nawiązać połączenie. Idealne narzędzie dla szpiega. Tak. Pora wywiązać się z umowy. Co wiesz o mojej przeszłości? Byłeś jeźdźcem dzikiego gonu. No i to jest ciekawe. W Nilfgaardzie nie mają nic innego do roboty, tylko pisać raporty o Wiedźminach? Nie o Wiedźminach. Tylko o tobie. Jesteś jedyną osobą, która była w orszaku i żyje. Chciałbym wypróbować coś jeszcze. To wszystko? Interesuje mnie każdy szczegół. Nie ufaj Leto. Myślisz, że ufam ludziom, których ścigam? Dzisiaj jest twoim wrogiem, ale nie zawsze tak było.
Skąd wiadomo, że były miejscem? Skąd wiesz, że znałem Leto? Czytałam. Raporty wiem. Dlaczego mnie przed nim ostrzegasz? Bo cię lubię. E? Jakie macie dowody na to, że byłem w Dzikim Gonie? Żadnych. Ale kłamstwa w raportach nilfgaardzkiego wywiadu karane są ćwiartowaniem. A no to już daje to dużo, że może to być prawda. Cywilizowany naród. Nie masz pojęcia, jak wielu ludzi się tobą interesuje. Bardzo ciekawe. Ważnych ludzi. Tylko dlatego, że przeżyłem? Ktoś, kto był jeźdźcem Dzikiego Gonu, może być kluczem do rozwiązania zagadki orszaku. Oni też o tym wiedzą. Uważaj na siebie. To wszystko zaraz. Powiedzmy, że zaspokoiłaś moje... Cieszę się, że jakkolwiek zdołałam zaspokoić Wiedźmina. Jesteśmy kwita, nie mogę wam pozwolić z tym odejść. Chciałbym wypróbować artefakt, weźmy sobie to. Chciałbym to wypróbować. A nie chciałbyś żyć długo i szczęśliwie? A ty nie chcesz zamknąć mordę? Teraz się wtrącisz, opiszę to w raporcie. Możesz skorzystać, ale tylko raz. Udostępniasz tajemnice państwowe Nordlingowi. To też umieścisz w raporcie? Na pewno kiedyś zostaniesz dowódcą, Adalbercie. Ale zanim do tego dojdzie, bądź grzeczny i rób, co do ciebie należy. Paragraf 22 kodeksu mówi jasno. W przypadku podejrzenia o zdradę, dowódca misji przestaje sprawować władzę. Punkt pierwszy mojego kodeksu mówi, każdego zdrajcę należy zabić, zadając mu możliwie dużo cierpienia. Aha. No i w końcu się, kurwa, cię pozbędziemy. Aha, czyli on to są takie jakby kopie jego, tak? Jebany, jak się zostawia tutaj tym, kurwa, kosztuje jak Wilgeforce. No i dobra. Pozbyliśmy się, kurwa, śmiecia. Tego się nie spodziewałem. Multiplikacji uczą ich na drugim roku studiów. Że staniesz po mojej stronie, czarodziejko. Cóż, a teraz wybierz jedną osobę, z którą chcesz się skontaktować. Potem to zabieram. Będziesz miała kłopoty? Nie, może się jeszcze spotkamy. Powiedz mi jeszcze o mojej przeszłości. A skąd wiadomo, że byłem miejscem? To wiesz o Leto, dobra? Cieszę się. Zobaczymy się jeszcze? Nie miałabym nic przeciwko temu. Możesz mnie znaleźć w karczmie. Nilfgaard ćwiartuje agentów za kłamliwe raporty. A co robi z agentami, którzy zabijają swoich współpracowników? Nic, dopóki nie ma o tym pojęcia. Aha, no to pewnie będzie kurwa na mnie, tak jak zawsze. Wolałbym, żebyś nie podsłuchiwała kogo. Nie będę ci przeszkadzała. No dobra. Pomyśl o Vernonie, pomyśl o Jaskrze, pomyśl o Saski, pomyśl o Radowidzie. To jest ciekawe. A sprawdźmy właśnie, co robi Vernon. Wybierzmy Vernona. Od kilku dni idziemy tropem Wiedźmina. Wiem, że pokumał się z Jorvetem. Mam ich zlikwidować? Konetabl Natalis uważa, że nie jest to konieczne. Masz rozkaz przeprawić się ze swoimi ludźmi na południowy brzeg Jarugi. Po co? Konetabl podejrzewa, że cesarz skoncentrował duże siły w pobliżu granicy. Sprawdź to. Tak jest. To tak szczerze mało ciekawe, nie? Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś wartościowego. Szkoda, że już więcej nie mogę użyć artefaktu. Zostało niewiele mocy. Rozumiem. Dzięki za współpracę. Dobra. Aha, i zabrała go. Fajnie to zrobili, że... Notatka Derheny mówiąca o wyjeździe do Zerikani. No, przeszukajmy sobie jeszcze tutaj wszystko. Skrupulatnie. Co my tu mamy? Notatka Derheny dotycząca księgi procedur mutacyjnych. No, to chyba nic nie ma ciekawego. Biały Kruk. Porozmawiaj z Cynthią na temat księgi. Okej. Okay. O, to jednak jakieś zadanko tutaj dodatkowe jeszcze nam wpadło. W ogóle zerknijmy sobie tylko.
Zacząłem pracę nad manuskryptami, kroniki miejskie zachowania, bla, 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 bla. Dobra, to jest mało ważne. Nie będziemy tu na to tracić czasu. Odnalazłem intrygujący dokument, wszystko zaszyfrowane. Użyto też dziwnego dialektu. Czyli to chodzi o to, że to są tajemnice tak jakby tych Wranów, tak? I on te tajemnice właśnie zgłębiał, nie? Dobra. Fajnie. Ej, kurwa, w sumie zajebiste to zadanie, jest ciekawe bardzo. Moi drodzy, porozmawiamy sobie z Cynthią w karczmie. Oczywiście, jeśli można to nazwać karczmą. Przepraszam, jakiś kaszel mnie męczy. Jeśli to można nazwać karczmą, oczywiście. Także zapraszam już na kolejny odcinek, moi drodzy. Już mało nam zostało tak naprawdę tej serii. Więc oglądajcie, śledźcie, dajcie łapkę w górę, oczywiście, jeśli odcinek wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się i cześć!